Cześć, dziś opowiem Wam o moich pierwszych 5 tygodniach z Fit Adept Challenge. Cześć, jestem Julka i nagrywam właśnie dla Was swój pierwszy filmik. Jestem mega zmotywowana do tego, aby podjąć z Wami to wyzwanie. Wyzwanie walki o siebie, o swoje dobre samopoczucie, o swoje zdrowie i o swoje ciało. Chcę być też przykładem dla innych, że niezależnie w jakim jesteśmy momencie swojego życia, ile mamy lat, ile razy odnieśliśmy sukces, a ile razy porażkę, jesteśmy w stanie się zmienić, a wystarczy odrobina determinacji, takiego samozaparcia i dobre oko profesjonalisty. Przez te 3 miesiące chcę wzmocnić te swoje mięśnie, żeby nie wstydzić się, że nie mam siły zrobić 10 na przykład brzuszków, tylko robię 8. Zbudować trochę tej tkanki mięśniowej, bo jestem tego świadoma, no i też wyniki pokazały, że jest jej mało. No i zgubić tkankę tłuszczową, żeby być w tych centymetrach trochę mniejsza. Pierwszego dnia, 27 listopada, rozpoczęliśmy od wywiadu z trenerem, to jak wcześniej ćwiczyłam, co jadłam i oczywiście od treningu, który sprawdził moje umiejętności. Po 3 miesiącach naszej współpracy chciałbym, żebyśmy zgubili z Julitą około 6 kg. Nie jest to dużo, natomiast jednocześnie musimy się skupić na budowie tkanki mięśniowej, która de facto jest tą cięższą tkanką. Głównie skupimy się na zmniejszeniu obwodów w pasie, w biodrach, w udach. Nie byłam zmęczona bardzo po treningu, nie czułam tych mięśni, co oczekiwałam, że dostanę duży wycisk. Po czym już następnego dnia i przez kolejne 2 tygodnie czułam każdy mięsień swojego ciała, nowe mięśnie, których nie wiedziałam, że one istnieją. W 2. tygodniu rozpoczęliśmy kompletowanie suplementacji diety dla mnie, czyli kwasy omega-3, witaminy D3 plus K2, także magnez, które też są niezwykle ważne w całej diecie. I tutaj już pełną parą rozpoczęłam gotowanie z rozpiski, którą otrzymałam od trenera. Rozpiski, która została ułożona dla mnie, pod moje ćwiczenia, pod moje potrzeby. W 3. tygodniu kontynuowaliśmy ćwiczenia wzmacniające moje mięśnie, po to, żebym nabrała stabilizacji, żeby były one silniejsze. I już wtedy czułam pierwsze rezultaty. Już widziałam, że te ćwiczenia przychodzą mi łatwiej, mam więcej siły. Bardziej jestem stabilna przy tych ćwiczeniach, nie kołyszę się jak brzuska na wietrze. No i pierwsze wyniki już było widać. 2 cm uciekły mi z pasa, z talii i 2 cm z ręki. 3. tydzień to był tydzień świąteczny. Idą święta i zastanawiam się, czego najbardziej będzie mi brakować z tych 12 potraw wigilijnych. I tak naprawdę myślę, że chyba trochę pierogów, ale tak naprawdę nic nie będzie w stanie mnie złamać przed moim postanowieniem, że będę trzymać się ścisło diety i doprowadzę swój cel do końca i go osiągnę. Ale tutaj w ogóle nie odpuszczaliśmy. 3 treningi w tygodniu zrobione, dieta, tak zwana miska, trzymana w 100%. W 4. tygodniu oczywiście zaczęliśmy nowe treningi, nowy system treningów obwodowych. Czyli 9 ćwiczeń wykonywanych jedno po drugim przez minutę, minuta przerwy i tak 3 serie, czyli 30 minut takiego dosyć intensywnego treningu. W 5. tygodniu dalej kontynuowaliśmy właśnie te obwody, troszeczkę zwiększając ciężary i przygotowując moje ciało już od nowego roku do ćwiczeń typowo siłowych. Chciałabym Wam przedstawić moje małe sukcesy. 27 listopad, czyli start metamorfozy, waga 64,4 kg i wymiary tak jak tutaj widać. 1 stycznia, waga 2,2 kg mniej, co nie jest takie ważne, bo ważniejsze są moje centymetry. Minus 4,5 cm w ramieniu, minus 4 w talii, minus 5 w pasie. I troszkę mniejsze, ale także znaczące centymetry, minus 3 w biodrach i minus 2 w udzie. Co będzie za kolejne 5 tygodni, nie wiem. Mam nadzieję, że będę mogła tu się pochwalić bardzo szczupłą, wyrzeźbioną figurą. Co się zmieniło przez te tygodnie? Na pewno zmieniło się mój wygląd. Mam nadzieję, że to troszkę widać. Na pewno zmieniła się moja koordynacja ruchowa i siła. Czeka mnie jeszcze 5-6 tygodni takich intensywnych ćwiczeń, intensywniejszych niż do tej pory, bo do tej pory to było głównie przygotowanie mojego ciała
do wzmożonego wysiłku. Także mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze szybciej wszystko uciekało i będą fajne rezultaty. Ja się podjęłam tego wyzwania, nie żałuję. Nie jest to takie ciężkie, jak się wydaje. No wiadomo, trzeba poświęcić troszkę czasu, troszkę poświęcić zaangażowania, przeorganizować dzień, bo gotowanie też zajmuje trochę czasu. Ale to się opłaca. Opłaca się, bo widać te zmiany, lepiej się czuję. Zachęcam Was także, żebyście spróbowali. Nie jest to łatwe, ale nie jest to też niemożliwe. Także ja zachęcam, możecie śledzić moje postępy, na pewno pochwalę się, jak to wygląda na koniec całej metamorfozy.